Street Laurer jest listowany dzisiaj. Kogo szukacie? Tak. Kierownicy ZUW brali w tym udział 5 osób i teraz będziemy ich łapali po kolei. Okej. Okay. Wypowiedział sobie sam wojnę. No, mam dwie wiertarki do szkła i jeszcze tablety zwykłe. A skąd jest w ogóle masz? Jedziemy robić dom Michaela. Zaczynałem robić kiedyś ten dom Michaela, tylko że po 2 minutach podjechały radiowozy stare i stamtąd wynieśli, no. Rozstawcie się tutaj i uważajcie na ochroniarzy. Uważajcie. Ej! O tym mówiłem. Prujesz się? Potrąciłeś właśnie członka gangu, któremu ukradłeś chatę. No biegł mi pod koła. Słucham, kolegę. Potrzebujemy bramkarza do drużyny, bo Antka nie ma. No gruby na bramkę, ta? No, masz być skuteczny, stary. Biegaj! Nie każ mu, bo mu pikawa się będzie. Martin, kurwa, 3 kółka wokół boiska, rozgrzewkę robimy! Przegrywamy, stary. Dobrze, nadrabiamy to, zdążymy. Czy to nie było coś ostatnio, bo może jednak ty masz mnie gdzieś tam zabrać? Pytanko kiedy? Dobra, zobaczmy, czy ktoś do nas napisał jakąś wiadomość. Sowa, ile procent za przepalenie 450k? Dla ciebie czy kolegi? Bo to jest różnica. Luna, dzięki za zaufanie. Aha, czekajcie, bo tutaj jakieś nowe wiadomości. 18.08, czyli dzisiaj. Mamy klienci, którzy się informują, że do salonu Luxurious Autos dotarła nowa dostawa ekskluzywnych pojazdów, które z pewnością specjalne mają oczekiwania myślników motoryzacji. Nasza aktualizacja katalogu obejmuje najnowsze modele o wyjątkowym designie i doskonałych parametrach. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi uaktualnionymi katalogami dostępnymi teraz na naszej stronie internetowej oraz w naszym salonie. To doskonała okazja, aby odkryć unikalne samochody limitowane, które podkreślają wyjątkowy charakter waszej kolekcji. Nie zwlekajcie z wizytą, nasz zespół ekspertów jest gotów, aby pomóc wam znaleźć idealny pojazd, który spełni wszystkie wasze oczekiwania. Dziękujemy za zaufanie. Możemy zobaczyć. Dobra, więc jest tutaj Discord, który teraz prowadzi Luna i są samochody, czyli jest tak, tier pierwszy Fagaloa, czyli ten najmniejszy, każdy sobie go może kupić. Tutaj jest jakiś Dynasty od drugiego tieru, to nas nie interesuje. Mamy jakiegoś Savestre, też nas nie interesuje póki co. Ziona myślę, że byśmy mogli kupić. Swingera, którego nikt nie kupił od poprzedniej mety. Jest Elegy, jedna sztuka, ale ja już widziałem tutaj, że zainteresowanie weszło, więc ktoś próbuje jutro zgarnąć Elegy. I pytanie, czy my chcemy, że tak powiem, się z nim bić o te Elegy? Mamy ZR-kę 350, mamy Corvette 2, czyli to, co my chyba mamy, Sentinela, 7, Locusta, tego Locusta myślałem, żeby sobie kiedyś kupić. Stratera teraz aktualnie, no. Leci coś na wiatrak. Ja słyszę to na podsłuchu generalnie. Takie napisanie, no muszę w kompa napisać, nie? I to za 3 minuty wróci, stary. I będę musiał znowu w niego napisać. To jest skrzyżowała praca, ja ten komputer rozpierdolę, nie? O, słyszycie już Jakbym umiał wyłączyć ten wiatrak, to bym go wyłączył, ale nie umiem. Freak Laurer jest listowany dzisiaj o 22. Możemy jechać zobaczyć, chociaż mnie ten samochód niezbyt interesuje. Jeszcze damy sobie changeloga, może widzowie szybko, co? Dobra, to pierwsze. A nowy jubiler? Tego nie wpisujemy, wiesz? Bo to jest skrypt testowy, więc jeszcze bym go na changeloga nie dawał. Gracze mają tak jakby się dowiadywać, wiesz, pocztą pantoflową jakby o tych nowych napadach i że one są testowe. Bo nie są ogłoszone, więc jakby, żeby nie było potem jęków i stęków. O, tutaj stoi Elegy, dobra. No i pytanie, czy my to chcemy? O, czy my chcemy to kupić potem? Wiecie, to jest fajne auto, jak się pomaluje na czarno całe, to one dobrze wygląda tam, jak miał ten ziutek, nie? Zajeb komputerowi, no nie mogę niestety nic z tym zrobić, widzowie, no co, ja będę na pierwszy komputer się zepsuje. To ten wentylator skurwiały. Ja niby mogę go zatrzymać, ja niby mogę go wyłączyć, ale ja nie wiem, czy jeden wentylator mniej przy tych rzeczach nie odpierdzi mi ten. No, bo ja bym go zablokował najchętniej, nie? Nie odebrał, dobra, blokuję go, najwyżej mi się komputer spali. Wyślę zdjęcie do Evila i mu powiem, że tak zrobiłem. Że on pokazuje. Ten działa trochę. Ten nie działa w ogóle, bo go wyłączyłem teraz, a ten na p***a. No co? Nie da się odłączyć kabla. Za dużo ciepło wygeneruje silniczek od wiatraka i się stopi, spali. No dobra, no ale jak się spali wiatraczek od wentylatora, to dobrze, bo przestanie działać już w ogóle i nie będzie napierdzał. No co? No kurno. Evil mi napisał XDD. Zapytam się go, czy to tak mogę zostawić. Palić się nie spali. O, napisał, że się nie spali. Co kurde, ban. Jak nie, to zbieramy na nowy komputer i chuj. Ej, zawsze mogę suszarką jeszcze w niego dmuchać od boku, żeby tam dopływ powietrza miał świeży, zimny. Ciepłym? Nie, no tam klikasz guzik i jest zimne. Dobra, dzwonię do Luny. Cześć, jak się masz? Halo? O, super. Słuchaj, bo widziałem, że jakiś ziomek chciałby przejąć moje Elegy i no nie może tak być. Tak, rozumiem, że składam zainteresowanie na Elegy. Składam zainteresowanie Elegy i właścicielką salonu, dokładnie. Okej, dobra. Odnotuję to, że spadasz zainteresowanie na Elegy. Zostanie to zanotowane, więc w takim razie będzie licytacja, nie? Licytacja będzie jutro o 21. O 21, okej, pasuje mi. Jutro 21 jest wyścig, po wyścigu możemy zrobić licytację. No to z nim później, tym lepiej. Nie, no jaka cisza, widzowie, słyszycie to? Ogólnie Kulot Porter Rumpo jest OPF Fest, nie? Jakby teraz mnie ktoś napadł, to na pier...
szybę, ja jestem w stanie wycelować i mu zajęć p***a. Jedziemy je stunigować. Ja to trzeba te lampy zmienić obrzydliwe. Naprawisz mi moje drugie rumpo? O. O, bala rumpo. Siema. I co, nie sprzeda się tego rumpo? Nie ma nikogo? Zresztą zadzwoń do Jamala i z nim pogadaj o tym rumpo, nie? Okej. Dobra, szukamy tej k***y jebanej, dawać. Kogo szukacie? Royce'a, bo zajebał swoje dzieci i ma dzisiaj palone UW i traci głowę dzisiaj. Zajebaliście dwójkę dzieci naszych. Waszych czy swoich? Nie, no Natalka to jak córka i postrzelił dwa razy w brzuch i swoje dzieci. A Giorgio postrzelił. Kiedy? Dzisiaj. I tam kierownicy z UW brali w tym udział 5 osób i teraz będziemy ich łapali po kolei. Okej. Nie powiedział sobie sam wojnę. Ja znałem te dzieci chyba. No na pewno znałem. Znaczy nie, one w brzuchu były. Aha, czyli nienarodzone. No, przykule w brzuch wsadził dzieci. Okej, to jadę na UW zjeść zanim je spalicie. Dobra. Ale ja bym to też zjadł kurwa zanim spalimy. Nie no, Royce swoje dzieci stary potopił. Czy my mamy zapisanego Royce'a? Pewnie mamy. Ry, O, Y, Royce, co ma siostrę fajną. O! Siemano, co tam? Słyszałem, że zabiłeś swoje dzieci. Ekon. Aha. Zabiłem? Nie wiem. Nie jest to pewne. A strzelałeś do baby, bo się skurwiła, czy tego? Wiesz co? Powiem ci tak, to nie na rozmowa na telefon, możemy się spotkać i ci powiem, jak to wszystko wyglądało, jeżeli chcesz. Dobra, możemy się spotkać, chętnie się dowiem. Dobra, podaj mi GPS-a, to podjadę. Powiem ci tak. Popatrz przed siebie, widzisz tych balasów? Chcą cię zapierdolić, więc lepiej stąd spierdalaj na bucie, bo cię zaraz dorwą. Ja sobie idę usiąść przy stoliczku i będę jadł hamburgera, a oni będą go mordowali na dywanie. Dzień dobry, chciałbym zjeść coś, czy jest tu jakiś obsługa? Jasne, tak jest. Ja idę z nimi pogadać, ja za chwilę będę. Gdzie jesteś? A przy dół jestem. Dobra, no to możemy... ja jestem ciekawy co się wydarzyło, więc możesz mi opowiedzieć. Dziwne, że nie zaczęli strzelać. Deklarowali, że ci łeb rozpierdolą, jak się tylko zobaczą. Nie, ja ogólnie tam z ich OG mniej więcej gadałem i myślę, że oni sytuację znają, a ja powiem ci, że szczerze dzisiaj się wkurwiłem, bo poniekąd nieciekawa sytuacja wynikła, no ale to nie z mojej, ręki to wyszło, nie? No ale ty strzelałeś, nikt inny, nie? Nie, patrz, wysłuchaj mnie. Nie wiem, czy wiesz, 5 lat temu adoptowałem tą małą Natalię, nie? Tą Natalkę. No. Wiesz, którą pewnie, nie? Tak. No i tam mniej więcej kurwa też się opiekowałem nawet tym Giorgio, czy jak on tam ma, bo on wiesz, siedział u nas, bo tam jego ojciec odpierdalał takie manewry, że wiesz, szkoda gadać. No i wszystko było okej, do momentu, aż moja dziewczyna nie usłyszała, bo to powiem, pod firmą, jak on sam gadał, że ma z nią wypierdolone, że nawet mogą ją zajebać. I chodziło o niejaką Nevadę, bo naciągnęli tą małą Natalkę na dług tam nawet 2 czy 3 milionów, nie? Pojechałem na Grove Street, powiedziałem temu Giorgio, żeby się z nią nie spotykał, bo ma problemy i on ją jeszcze gorsze wpierdoli i żeby wziął to na poważnie, nie? No to gościu dzisiaj podjechał, bo ogólnie się spotkałem pod Burger Shotem, no i mi się prosto w mordę wyśmiewał, że kim ja jestem i w ogóle ja powiedziałem, że nie jestem z tych ludzi, co pada z miasta, że tak to powiem, do getta i rozwiązuje jakiekolwiek konflikty, bo tak nie chcę mniej więcej robić, bo sam kiedyś w getcie żyłem i wiem jak to jest i po prostu wyjął 9 i zaczął napierdalać do nas, nie? No. No i w wyniku, że tak to powiem, strzelaniny też oberwała moja córka. Ale to on strzelił czy ty? On, bo ogólnie on strzelał i po prostu ja tam z ludźmi. Czyli to nie ty zastrzeliłeś, tylko on. On strzelał w moją stronę i ogólnie w ludzi, ja napierdalałem i się po prostu strzelanina, że tak to powiem, zrobiła, nie? I w wyniku tego wszystkiego po prostu i on oberwał i tak samo moja córka oberwała i tyle. Ja go ogólnie prosiłem nawet 3 tygodnie temu, żeby on sobie odpuścił ogólnie jej temat. Nawet do niego podjechałem, można ci to powiedzieć. To nie było tak, że ja nie wiem, z ludźmi. Wiesz, ja się w to nie zamierzam wtrącać. Nie, ja tylko chciałem dowiedzieć, o co chodzi, dlaczego bala się jadą paliwu, nie? Nie, akurat wiesz co, dziwne jest to, bo nie ma nic wspólnego, nie? Jest najciekawsze, że nie wiem dlaczego, ale ciągle mnie na przykład łączą z UW, gdzie raz to nie należy do mnie, a dwa to tylko ja tu lubię zjeść i przebywać sobie z ludźmi jakimiś. Także to nie jest jakiś tam grubszy temat, bo za chwilę jadę się tam mniej więcej z ich OG spotkać, też mu to przewinąć, bo pewnie wiesz, za chwilę jakiś farmazon pójdzie, a mi się nie chce ogólnie z gettem bawić, tak to ujmę. Okej, to się bawcie. Czekaj, bo Lamos mi przyjebał w samochód i jadę go wyjaśnić, wiesz? Dobra. Zadzwonię. Dobra, ja... Jesteśmy na sushi. Na sushi jesteś? Dobra, to tam już z tobą przyjadę. Siema. Siemanko. O, tu jakiś dupa siedzi, siema. Ona z wami? Nie. Ale na tym UW pracują debile. Czemu? Zła, tam mam zakaz wjazdu. I tak mi sprzedali. Ta, zestaw picie i jakieś sushi, dobra. Picie, sushi. Jedno czy ile? Jedno dla mnie. No dla mnie 7. Na wynos, dobra. Kurwa, ty bierzesz 7 wynosów? Ty jesteś pierdolnięty? Że tu będziemy czekać pół godziny na chwilę. No dobra, to jedno. Ty jest idiota, przecież ja mam do ciebie, kurwa. Nie jestem głodny.
Narzucałem wam serduszka pod komentarzami właśnie, pod najnowszym odcinkiem na YouTubie. Każdy komentarz dostaje ode mnie serduszko. Ej, bo mój brat jest cały czas kiełbasy. Musimy naprawić zasięgi, trzeba zostawiać łapkę i komentarz. Jak jedziemy? No jedziemy na mieszkania, nie? Dzwonię do mnie ziomek i mówi tak. Ja mam wiertarki do szkła, uszkodzone tablety i tablety zwykłe. Wiertarki do szkła ma? Tam, wiertarki do szkła. Byłem wcisnąć kita, że tanio na mieście dochodzi, ale nie chciał się wam namówić. A za ile chcesz sprzedać? On mówił, że też koło 5 koła za same tablety uszkodzone. Tam jakieś no to zajebiście, 5 koła to możemy brać wszystkie, tak szczerze. No czyś. Siema. Po ile masz tablety uszkodzone? Aktualnie jest sprzedaję, nie mam ceny te, aby do tego, nie? Najpierw wolałem się doinformować, po ile. A ile masz sztuk? Na ten moment zdychę. 10, a za ile chcesz sprzedać? Za ile byś chciał kupić? Ile mogę ci dać 5 od sztuki. 5 od sztuki, 5 sprzedać i 5 sobie zostawię. No dobra, a podobno masz też wiertarkę do szkła. No mam 2 wiertarki do szkła i jeszcze tablety zwykłe. A skąd jest w ogóle masz? Tego samego, skąd tablety. Tylko trzeba sobie wyrobić trochę reputację u kolegi. Ci mogę dać, nie, za tą wiertarkę z 15 koła? Też nie wiem, ile za nią dostanę, nie? Może nie dogadać się tak, że rzucę ci ją za 15 i rzucisz mi informację, ile z niej dostaniesz. Dobra, nie jest źle. Myślałem, że będzie bardziej absurdalnie. On mi napisał, za ile plus minus przygotować te. No mam napisz mu, jeszcze jedno mieszkanko zajebać. No to właśnie, napisz mu, że na spokojnie po tym mieszkaniu. Dobra, mamy przejebane, nie? Tak wam tylko delikatnie powiem. Jedziemy robić dom Michaela. Zaczynałem robić kiedyś ten dom Michaela. Tylko, że po 2 minutach podjechały radiowozy stare i mnie stamtąd wynieśli, no. Już tu raz byłem. Sytuacja wygląda tak. Jak coś zepsuje, czyli uruchomi się alarm, przybiegną goście z bronią. Ochroniarze wybiegną z budki. To po pierwsze. Po drugie, policja tu może wjechać. I ja nie mam jak wyjechać, bo mi zostawiam wyjazd. No. Ja zostawiam auto tutaj w uliczce, obok. Jeśli tu zaraz ten. Wchodzę z tobą do środka, jak ktoś ci nie wyjdzie, no to... Postaw tą kurwę po drugiej stronie jakby za potem, żebyśmy mogli uciec do niej. I zgaś silnik i tu przyjdź. Nie wiem, kurwa. Dobra, próbujemy. Rozstawcie się tutaj i uważajcie na ochroniarzy. Uważajcie. Ej! O tym mówiłem. Wynoś, oni mieli palić telewizor. Tak. Jo, kibazo. Suki przyjadą, to co? To trzeba ich rozjebać. No właśnie. Aha. Dobra, namówiliście mnie. Obraz? Da się to w ogóle wziąć? Da się. Okej, ale widać go tylko z tej strony. Uwaga! Bo niosę arcydzieło! Jebany obraz wyniósł. Dobra, i co? Jest tu coś jeszcze? Tutaj są, dobra. Laptop. O, może być hakerski. Zakład komorniczy, nie masz kolumny w domu. Witam. Trochę jeszcze. Biorę drugi. Druga kolumna wyjeżdża. Mam telewizor. Kurwa, dobra. Mogę jej wyjebać? Nie zbiłeś? Nie. Dzień dobry, my wymienić telewizor przyjechaliśmy. Tak, pani można zatrudnił. Ja pani też pokażę tutaj. Pogródku pani zobaczy tam, ta. Kurwo jeba. Look at me, kurwo. Chce ktoś subwoofer? Jeden mam. Ej, ja bym chciał do BMW, której nie mam. Dobra. No jak nie macie BMW, jak macie? Ale nie, ale nie taką. Tak zaparkowałeś, stary, że jakby był policjantem i by tu przejeżdżał, od razu bym wiedział, że to auto jest do ucieczki, stary. Zamiast zaparkować go w linii równo, to ten na trawniku i na chodniku, żeby się przypierdolili za jedno i drugie, nie? Dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Jedziemy... Coś ty tak pogniótł to auto. No, przecież to jest okej. Okay. No wiadomo. Jest sporo, stary, jest sporo. Najmniejsze to wcale nie jest po maski pięte. Nie, ogólnie miałem wczoraj znaczy mam klienta cały czas na tą Alfę, nie? Za 4 banie. Tylko, że jest problem, nie? Ogólnie. Jakich? Bo nie mam tej Alfy. Czemu nie masz? Jest na parkingu policji. Aha. I nie mogę nic zrobić. Dobra, to mój ziomo ci da gotówę, a ty mi powiedz, gdzie to masz zapakowane w bagażniku? W bagażniku jest. Okej. Okay. No. Wycinarka do szkła, let's go! No i pasuje. Dobra, dzięki. Dobra, na mechanika pojedziemy, fury sobie ogarniemy i jedziemy zobaczyć na licytację, co się tam wydarzy. Jak będzie tanio, to kupimy. A ile masz na licytację, Siana? No nie wiem właśnie, jakby zależy, bo jeżeli będzie, wiesz, okazyjna cena, to ja to wolę kupić i odsprzedać potem komuś, nie? Jest tu jakiś mechanik? Opa. Ta, mój ziomek mówi, że w porządku samochód i że nie wie, o co mi chodzi. Nie, nic nie szkodzi, czego? Nocorożec. Ty, właśnie do Arhostu. LG jest wystawione w salonie kolekcjonerskim aktualnie. Co ty gadasz? Są 2 sztuki, jedną chcę chłop licytować. Cena wywoławcza 1 200 000. Ile masz na te LG? Ja mam 471. No to nie masz na LG. No nie mam. A ile jesteś w stanie za nie zapłacić potem? Ja ją mogę licytować, nie? Przez 2 tygodnie i tak one musi stać u mnie. Bo inaczej mnie wypierdolą z klubu i już nie będę mógł nic więcej licytować, nie? Jak kupisz, to nie możesz resalnąć. Po 2 tygodniach
ci oddam, no to jest w porządku wtedy, nie? Ale wtedy przez dwa tygodnie jakby ja muszę nie jeździć. A tam ile jest? 1 200 000 wywoławcze, ale nie wiem do ilu się chłop będzie chciał bić. No tak myślę, że z 2 000 000. Kurwa, oni więcej pójdzie na stówę. Ale to jest salon kolekcjonerski, tam się dwie osoby mogą bić, jakby o to zgłosiły. Ja się zgłosiłem i się zgłosił gościu, który się nazywa, już ci mówię, Troy Jackson. Czekaj, ja do niego zadzwonię, powiem kurwa, że ma wypierdać. To był policjant, jest chyba kimś wyżej na egzotiku. Ma takie fioletowe albo niebieskie włosy i okulary. Dobra, 1500, nie? Tak, 1000. Niech sobie gadają. Nie! No nie bierze. Kurwa, dopiero to naprawiłem! Mogę mu wyjebać. Ty, menel, naprawiasz śmiesz. Kurwa furę. Co naprawiam? Gówno, kurwa, wjebałeś mi się w samochód. Nie mam pieniędzy, jesteś kurwa. Zajebanym menelem. Jesteś kurwa zajebanym idiotą, od tego zacznijmy i ci zaraz kurwa w zęby wyjebie. Prujesz się? Sulweczka. Kurwa się wyjebałem. O ty kurwa, leżącego się nie kopie. Zostaw, jebij go, ja go najebię. Jeden strzał, aj, chuj, jeden strzał, mówiłem. Mógłbyś zajechać na Znośkę, przegadać jedną sprawę? Frężę jebany. Do policytacji. A Dima, nie bij go już, zostaw go. Kurwił mnie. Dawaj kurwa, siano na naprawę. Nie, on rzeczywiście nie ma pieniędzy. Nie, pierdziele, nie, no, nie wierzę. Dobra, ja tu tą furę zostawiam, naprawcie, ja przyjdę i zapłacę potem. Takie kurwa manewry idzie tym robić, że... 1000 po raz trzeci sprzedane. A przejedziesz się tym, żebyśmy wiedzieli ile to jedzie? No dobra, możemy zobaczyć ile to śmignie. O, jedziemy 80. Ale gówno. Nie no, jedzie więcej 80. niż stówę. Ej, nie, nie ma lipek, dobrze to nawet jedzie. Ty, dwie paki to sunie. Dwie paki, to jedzie lepiej nika, ty. To bez funkcjona jeszcze, o kurwa. To dobra, kurwa, mogliśmy to licytować jednak. Ty, a jak ci zabrali auto na parking policyjny? No nie pamiętasz, jak ci tu wpierdaliśmy z tego tamtego? No. I ten pojechał tym moim samochodem, żeby zrobić zmyłkę? No. No to wtedy mi zajebali na parking policyjny. I na ile dni? Nie wiem, bo nie idzie tego sprawdzić, nawet musi być policja przy tym. Aha, ty jesteś tak poszukiwany, o kurwa. No właśnie. O, nie. Idę pytaj. Właśnie, co jest najważniejszą rzecz? Jest ewentualnie akcja, że wiesz, porywamy policjanta, nie? Aha. No mówiłem ja ci o tym, pierdolę, że tak co ty mówiłem pierdolisz. Ci. Dobra, kolego tutaj, chcesz mieć może poszukiwane auto? Ja już mam poszukiwane. Ja mu mogę najebać szybko na furę. Mogę już teraz? No nie no, przebijesz się tam. Nie. Tu jest łatwo. Aha. Kurwa, dobra. Aha. Dobra, kurwa, zabierzmy na warsztat. Co tam? Dzwoniliście. No bo sprawa wygląda tak, że jest wojna z Royce'em. No i do Royce'a może się dołączyć ten cały Branazi i resztę go wspierać w tym. I pytanie, czy jeżeli się pierdoli w to Branazi, to czy będziecie chcieli pomóc? Ja jestem w tej kwestii neutralny jakby. Ani nie będę stawał za wami, ani nie będę stawał za nim. Ale mogę generalnie w razie czego być jako strona mediacyjna. Giorgio był z... To się jest z Natalką, jego córką. Ona była w ciąży. I Royce zapierdolił te dzieci. Też z nimi gadałem, żeby sobie ustalić wersję i on też ma jakąś inną wersję wydarzeń, więc wy byście musieli generalnie na początek ustalić jedną spójną, albo ktoś kłamie, albo się nie wiem, kurwa. To jakaś tam jego wersja zdarzeń jaka była, nie? No jego wersja zdarzeń jest taka, że ktoś przyjechał, strzelali się i ktoś tam dostał postrzał przez przypadek, że to nie było jakby celowe, ale nie wiem. Nie co? No nie wiem, ja mówię ci co usłyszałem generalnie, więc wy musicie generalnie to sobie rozwiązać sami, ja w to nie wnikam, nie? Okej, okay, no dobra, no chociaż tyle, nie? Że ty jesteś neutralny, nie. Tak, ja mam swoje rzeczy do robienia, idę wysadzać banki, policję zastrzelę. Halo. Halo, dzwoniłeś do mnie 2 miesiące temu, co chciałeś? Nie pamiętam stary, co chciałem od ciebie 2 miesiące temu. A kurwa, szkoda. No, więc jakby, no. Nie, typ do mnie dzwoni i mówi, halo, dzwoniłeś do mnie 2 miesiące temu, co chciałeś? A kurwa, hida chuj. Ja mogę tym bolasom w razie czego pomóc, bo ta Heroisowi pluje do dupy, tak samo jak tej Natalce, szmacie jebany. Ja tam nie wiem co się dzieje, więc ja się w to nie mieszam. Ale jak będą z tego tytułu jakieś problemy względem ciebie, to jakby to jest twój problem, wiesz co chodzi, nie? Tak, więc. Aha. Ja normalnie wjechał na kwadrat i chuj. Nie. Dołączamy do policji, robimy im wjazd, dobra? Dobra. Dobra. Dawajcie. Ale oni mają jednego zakładnika tylko, czemu wy ich nie zastrzelicie? Dwóch mają. Cię problem jest taki, że nas jest dwóch na służbie jubilera. Nie było więcej. Dobra, to wiem co robimy, wiem co robimy. Skoro jest tylko dwóch kopców i oni mają jubilera, to zapierdalamy na chaty. I to tak na faście. Stary, na ośce balasów, na środku ośki balasów mamy. Dobra, jedziemy na środek ośki balasów. Ej, spotkaj się z nimi na megamolu. I żeby wszyscy byli, powiedz. Ja jadę na ośkę balasów i padaj. Dawajcie na megamola. Dosłownie sam środek ośki. Czy może być gorzej? O, pojechali właśnie. No to, nie, jakiś trolling jest jebany, nie? Chyba się uda. Ale dobrze wyszło, że dolar do nich zadzwonił, że mają szybko przyjechać na megamola. Wszyscy kupują mi czas, stary. Ośka pusta, wszyscy balasi tam. Wszystko, spierdamy. Nice. Udało się. Lecimy, dobra. Wypierdalaj stąd, pa.
Ci kurwa. Pierdolaj tam cię. Czyli kurwa na mojej ośce tu będziesz jeździł. Do dzisiaj. Oj, sorry! O Jezu! Oni się na mnie zaczaili, stary. Dobra, nie ruszamy się stąd. Nie, za mocne to jest, stary, za mocne. Potrąciłeś właśnie członka gangu, któremu ukradłeś chatę. No wjechał, biegł mi pod koła. To, słuchaj, oni mają generalnie 10 pa, zbierają 2 piątki, lecimy na 2 piątki i ich rozjebać ten gałek. Dobra, dobra, ale to nas powinna być 6, stary. No nie ma tytułu, prawica. No to czekaj, nie możemy zorganizować jednej osoby? Dobra, zaraz kombinuję. Słucham kolegę. Potrzebujemy bramkarza do drużyny, bo Antka nie ma. No gruby na bramkę, ta? No masz być skuteczny, stary. Kurra, dobra, przebiorę się tylko i przyjadę. Widz przesyła 3 złote. Widz Wesimma zaprosiłby swoją kobietę na mecz i strzelał dla niej bramki, ale my mamy tylko pana, co lubi pan offsadi. To będzie twój kosz, nie mój. Tak, ja cię wysłucham. Gram zaraz mecz, piłkę nożną. Zaraz będę na trybunach. O, dobra, to dozo. Zwyczajnie. No nie ma kosza. Nie wiem, może się czymś otruła. Nie koszykarz, a piłkarz, no. Ej, Martin pasuje do drużyny kolorystycznie przynajmniej, zajebiście. Wypełniacz bramki gotowy, ale chłopaki, ja biegać nie będę. Z góry mówię, nie? Nie no, właśnie dlatego on, ty na bramce stoisz. On tylko po linii bramkowej siedzi, poruszał prawo-lewo. Na luzie, Siemano, Luna. Na luzie. Cześć. Dedykuję ci moją pierwszą bramkę dzisiejszą. Dobra. Ja wpierdolę 10, jak się z tobą mówisz. Odpierdol się, Dima. No to znajdź mi, no. Może nawet gruba. No tu masz, no na... Sowa, zajebiście te ćwiczenie na brzuchu wynalazłeś. A, jak tam kaktus? Nowe ćwiczenie opatentowałem. Brzuszki w stylu moim. Żółwie brzuszki. Robimy 3 kółeczka wokół boiska. Biegamy. A ty chcesz, żeby Martin wykidował? Tak, Martin też się rozgrzewa. Martin, biegaj! Nie każ mu, bo mu pikawa się będzie. Martin, kurwa, 3 kółka wokół boiska, rozgrzewkę robimy! Nie, ty wokół bramki 3 kółka. To wokół bramki napierdalaj 5 kółek. A mogę wokół słupka? Nie, tak, wokół bramki. To 6 wokół słupka. Tak jak zawsze, nie? Ja, Dima, a na ataku, kto jeszcze z nami był na ataku? I dolar. Ja byłem dolar. Strona. A czekaj, bo no ty balasi ja... biegają, czekaj. Wypierdalaj ci mcie, kurwa, to ty, ja zaję, dawaj. Plan jest prosty, jak zwykle to działa generalnie, nie? My zostajemy na ataku, ale takim defensywnym w miarę. Jedna osoba się wystawia, jak nam strzelą gola, albo zaczynamy od środka mniej więcej, to ja cofam do tyłu z piłką, bo ja jestem środkowym, i wy wybiegacie od razu do przodu, bo ja cofnę, wyjdę gdzieś tak za bok i ją wypierdolę gdzieś do przodu do was. I luta. Oć kurwa, teraz podsłucham. Poszedł mi stąd. Dobra, lecimy. Dobrze! Wystawka! Dawaj! Dobrze! Nice, Dima! Wow, uwaga! Out! Nie widzę. A, Dima ma! Dobra, nice, Dima! Dobrze, zamęt! Zamalowali im graffiti, człowieku! No poszedł to, kurwa! O! Auci go bronił! Sorry, dolarek! Ładnie! Gruby na bramce! Martin! Pierdolę! Odbiła się! Nie ma! Dobra, poza bramką! 2-2! Ej, bo piłkę ma! Dawaj! Dobrze! O kurwa! Dawaj! Ale dribbling zrobił! Ej! Za lekko! Martin! Sam! To ma tu piłkę, kurwa! Ład Martin! Ja pierdolę! Martin jest bierny jak Barosza pierdolę! Kurwa, do końca! Kurwa! Obroni! Dobrze! Głęboko! Ja mam! Ja pierdolę, Martin, głęboko, kurwa! Z całej siły! Aha, wziął mi to, kurwa, jak była w powietrzu. Kończysz! Dobrze, Martin, dobrze, w końcu! I głęboko, z całej pizdy! Pierwszy uobroniony strzał! Kurwa, z całej pizdy to nie tak! Martin, wyjdź do piłki! Nie było, ale to było na przegrywamy, stary! Jest! Jak nas ruchają! Przegrywamy, stary! Podaj!
Ej, jak się czujecie, że kurwa drugi skład balasu jest lepszy od pierwszego? Dobrze, 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 nadrabiamy to, zdążymy! Dobrze. Lecisz! Kończ, 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 kończ! Jest gol! Za ciebie, Luna! Dobra, jest gol dzięki temu. Broń! Dobrze! Dawaj, 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 leć! Gol! Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden! Puścimy, kurwa. Dobra, dobrze, 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 ogień, ogień. Czysty. Dobra, mi. Laga, lagę daj. Wykop! 10 sekund. Martin, laga, to przepaść. Kurwa! Kurwa, dobra. Przejebaliśmy! Ja spierdolę 6-7. A to nie pierwsza połowa? No połowa, tak. Nie, no! Good job. 6-7, jeszcze raz. Dobra, pierwszy przegrany mecz, nic się nie dzieje, panowie. Drugi skład, dawajcie, dograjmy to. Rewanż się zrobi później. Jest, dobrze! Jest, dobrze. Dawaj! Nice! Woo! Gol! Właśnie tak! Pół! Jest! Gol! 12-1! Dobra, good game. Dobra, chyba zasłużyliśmy na rewanż, wyjebaliśmy waszym kolegom tyle. Kurwa. O, kurwa, mocno, kurwa, na 10 metrów od tej bramki. I posterujesz tam mecze! Dobrze! Nice, dobrze, brawo! Nie! Tak, dobrze! Pół! Dawaj, Dima! Dobrze! 9-1! Nice! Dobra, ładnie! Good game! Fajnie, że sobie poszłaś, jak strzelałem dla ciebie 11 goli. Przepraszam, ale odwołali mnie na salon. Wiesz, musiałam pojechać sam ogarnąć. Dobra, następnego gola ty strzelasz dla mnie. Będziesz w zastępstwie za mnie grała w następnym meczu. Chuj mnie to interesuje. Małpa. Będziecie to też naszymi fankami? Tak, no, byście pompony jakieś dziewczyny kupiły czy coś, nie? Widzisz, jak pędzę? No widzę. Tylko masz plecak ciężki, to ci się ciężko staje. Małpa, codziennego live'a trzeba odpalić. Tak, siemano. Dolary slide, właśnie tak, jesteśmy aktualnie na meczu. Wczoraj odbijaliśmy konwój, dzisiaj niestety troszeczkę. Pu, tak napierdalamy gole. Właśnie tak, już nasi fani z tyłu. Tutaj jest mapa, który strzelał 48 gole w sezonie, właśnie tak. Nie no, strzelił dzisiaj z 11 bramek, człowieku. Ekstra gole. Blondie mówi, że jest naszą największą fanką w mieście. Jasne, że tak. No proszę, właśnie tak, FC Emperor, pozdrawiamy, kurwa, my z naszymi fankami. Pamiętajcie, hashtag wygrana, hashtag wygrana. Pamiętajcie, po meczu afterki, wiadomo. Siema, downhill. A nie, czekaj, ty miałeś inaczej na imię. Uber Eats, siema, co tam? Cześć. Chowaj ten młotek. Ty zamówiłeś jedzenie. Jedzenie? No ja zamówiłem. To 5000 będzie. Ile? Nie robię. Dobra, dam ci 1200 za jedzenie i picie. Jakieś dobre. No dobra. Ktoś mówił o jedzeniu? Tak, dzień dobry, ja cię mówiłem. No i gdzie mi dałeś te żarcie? Ja bym położył na ziemi. Do ręki mi daj, gdzie z ziemi? Ja nie będę z ziemi podnosił, jestem piłkarzem, jestem gwiazdą. Ja zjem. Zostaw to, kurwa. A ty dałeś mi 1200, ale ja 1500. A chciałeś 1500? Ty, dolarek. No, chciałem, mówiłeś, że 1500 mi dasz. Dobra, to dam ci 300, jak to podniesiesz, że dasz mi do ręki. To mam inny pomysł. Masz, daj. Podnieś ziemi i mi oddaj, bo jestem głodny, stary. Ej, stary, ja ci powiem, że ty teraz będziesz miał robotę z tym plecakiem Uber Eatsa. Wiesz, ile ludzi potrzebuje jedzenia? Na dowóz? W restauracji po pół godziny się czasami czeka na zamówienie. Biznes to czysta przyjemność. Martin, zostaw to jedzenie! Ej, gramy mecz gruby na bramkę, zostaw tego hamburgera! Bardziej ważniejsze! Dobra, ja go podnoszę za nogę. O kurwa, co tam nie trzyma? Jeszcze trochę jedzenia, przecież tam ma nuggetsy. Dobra, jedziemy. Donald, składam zamówienie na 2 hamburgery dla Martina po meczu. Jak dobrze obronisz, to ci je dam. Dobra, nawet będę kopał. Dobrze. Nice, good job. Dobrze, chłopaki. Dobra, kiedy zakładacie dziewczęcą ligę? Tak. Myślę, że dziewczyny nie są takie odważne, wiesz? Dobra, no to możesz do nas dołączyć do składu za mnie, będziesz moim rezerwowym. Umiesz grać w piłkę czy nie? Nie, nie umiem. To nie, kurwa, idę. Ja będę się, kurwa, starał, pierdolił, a ona będzie siedziała wkurwiona w telefonie, kurwa. Jedziemy ten, coś robi, jubilera. Problem, panowie, bo nas jest mało, a są dwa napady. To wy macie problem, a nie my. Dobra, jest napad na Amunation i nie mają jednostek, zbieramy ten. Tak. Ja bym go zaprogramował. Ale auto nie idzie. Dima, chodź, idziemy po pendrive. Chodźcie po pendrive. Mam tablet zaprogramowany. O, gotówka, dużo gotówki, kurwa, było w skrzynce dodatkowo. 35 tysięcy, dobra, nie tak dużo, ale 35 koła, kurwa, czyściochów. Ej, nie będę pisała tej samej wiadomości co do 30 innych osób, ale chcę ci przypomnieć, iż jutro
21 widzimy się na kwadraciaku na wyścigu, bo ktoś musi powołać twoje spaliny. Dostaliśmy skustomizowanego SMS-a. Okej, okay, gumę, ruro. Nie, no dobra. Czy to nie było coś ostatnio, gdzie, może jednak ty masz czy mnie czy gdzieś tam zabrać? Pytanko kiedy? Ej, ona się odblokowała, dostała kurwa punchline'a na czoło i się odblokowała. To jest druga Blake, wkurwiłem się i jest ten, i jest zainteresowanie, zainteresuje się, będzie mnie ruchać do dupy. No, dostanie, wkurwie się, dostanie puncha, znowu się zainteresuje i tak w kółko, jebane dupy kurwa, wszystkie są takie same, ja pierdolę. Przepraszam, że dziś na boisku, ale luksury daje się we znaki. Nie, trzymaj. Kurwa.